Witam się z Wami, moi drodzy. Dzisiaj będzie film, myślę, że w sobotę pewnie, bo dzisiaj jest piątek, jak nagrywam wieczorem, jak widać, jakość światła jest słaba. Film, pokaz slajdów ze zdjęć osób, które mi wysłały zdjęcia zwierząt. I tak, jak już będę mówiła, od kogo te zdjęcia i kto by się zdecydował wysłać, to Wy sobie tutaj przyglądajcie się, o tutaj na mojego, jednego z moich chomików. On tu będzie biegał, a ja takie krótkie informacje, zanim pokażę Wam po prostu ten filmik o Waszych zwierzątkach. Znaczy się pokaz slajdów, o. Tak, zrobione jako pokaz slajdów z Waszych zdjęć. Nikt się nie zdecydował filmu wysłać. W sumie mam zdjęcia od, już Wam mówię, od 7 osób. Są tutaj osoby, które mają swoje kanały na YouTube, nagrywają różną tematykę. I są osoby, które również posiadają tylko po prostu kanał, nic nie nagrywają na swoich kanałach. Są po prostu zwykłymi użytkownikami YouTube'a. Tak więc, kochani moi, z takich informacji wstępnych powiem Wam tak. 7 osób, no mało. Mało po prostu, mało osób się zdecydowało wysłać te zdjęcia. Jak wiecie, zmieniłam po prostu tą serię z serii jesieni, bo po prostu ze względu na panującą sytuację u nas w kraju i nie tylko, może po prostu ktoś miał problem ze zrobieniem jakiegoś fajnego zdjęcia, jakiegoś fajnego krajobrazu jesieni, więc zmieniłam tą akcję na akcja wyślij zdjęcie lub krótki filmik swojego zwierzaka. I powiem wprost, tak jak ja to mówię, jestem osobą szczerą, 7 osób normalnie, wstyd mi jest za Was, 7 osób, bardzo mało osób i to praktycznie te same osoby, można powiedzieć, które zdecydowały się w serii jesiennej wysłać zdjęcia po prostu jesieni. Chyba 2 osoby są osobami nowymi, które się zdecydowały wysłać zdjęcie swojego pupila. Myślę, że każdy z Was, bez względu na to, czy po prostu mieszka na wsi, czy mieszka w mieście, posiada jakiegoś zwierzaka, jakieś rybki, jakiegoś pieska, kotka, chomika, gryzonia, czy nie wiem nawet co, no bo ludzie, wiadomo, nawet trzymają i węże, i pająki, i patyczaki, no Wasza fantazja jest ograniczona, no jestem po prostu, no wstyd mi jest za Was, opowiem tak, że tak mało zdjęć. Mam nadzieję, że już po tym dzisiejszym filmie i po tym moim, że tak powiem, ogłoszeniach parafialnych, jak ja to mówię, się poprawicie i zdecydujecie się wysłać jednak zdjęcia tych swoich pupili, zwierzaków, jakie tam macie. Jak mówiłam, akcja może trwać cały rok, bo zdjęcie zwierzaka można wysłać w dowolnej chwili, bo większość ludzi trzyma zwierzątka w domu. Jeżeli mieszkamy w mieście, to wiadomo, musimy trzymać swojego pieska lub kotka w domu. No wiadomo, na wsi to wygląda troszkę inaczej, ale też są na wsi osoby, które trzymają zwierzęta gospodarskie. Czyli to nie szkodzi, jeżeli Wy wyślecie zdjęcie swojego koguta, kury, czy po prostu konia, czy jakiegoś innego, nie wiem, indyka. Także, kochani, czy kaczki. Zwierzak to zwierzak, wiadomo. Niekoniecznie musimy się tu ograniczać do kotka lub pieska, czy ewentualnie tam chomika, szczurki, różne osoby trzymają, pająki, jak mówiłam, i inne takie zwierzęta, które wymagają mało po prostu, mało pielęgnacji, a możemy je równie dobrze w blokach trzymać, świnki morskie. Też jest pani jedna, która również ma świnki morskie, także
Ta pani na pewno będzie wiedziała, bo ja nie będę tutaj imiennie wypowiadała się. I może też wysłać zdjęcia swoich świnek morskich, by było bardzo fajnie zobaczyć. Nie musicie być tacy monotonni, że tylko pieski i kotki, mogą być wszelkiego rodzaju zwierzaki, jakie macie. No dobra, no to przejdźmy teraz do sedna sprawy. Że tak powiem, nagadałam się do Was. Ja się tam zawsze lubię nagadać w sumie. Takimi osobami, którymi wysłały mi zdjęcia na tą dzisiejszą pierwszą serię zdjęć Waszych pupili. Mam nadzieję, że się poprawicie i nie będzie to pierwsza i jedyna seria ze zdjęciami Waszych zwierzaków. Oczywiście moja kochana moderatorka Ania wysłała swojego pieska. Wysłała również Agnieszka M. Nie będę tu po nazwisku wymieniała. Będzie wiedziała. Swojego kotka. Ewelina Lisowska również wysłała zdjęcia swoich kotków. Te dziewczyny akurat nie posiadają kanału na YouTubie. I również dziewczyną, która nie posiada kanału na YouTubie, a jest moją stałą widzką, odkąd pamiętam, Sławy Mały, także wysłała zdjęcia swoich piesków, wysłała zdjęcia akwarium z rybkami, to sobie zobaczycie. Będą pooznaczane zdjęcia na pierwszym zdjęciu, od kogo są dane zdjęcia. Niektóre osoby wysłały kilka zdjęć, niektóre osoby wysłały więcej, kilka zdjęć, niektóre osoby, przepraszam, wysłały tylko jedno zdjęcie. Tak więc, kochani, i mamy tutaj również trzy kanały na YouTubie. Te osoby posiadają od tych osób. Są to panowie tacy jak Grzegorz Hodowca Roślin i Zwierząt. Grzesiu wysłał również do mnie zdjęcia jesieni. One były opublikowane w pokazie slajdów. Kto nie widział, to może zobaczyć. Grzegorz jest chłopakiem, który ma zaledwie około 15 lat. Bardzo młody chłopak. Prowadzi kanał głównie związany z tematyką ogrodniczą. Na razie ma mało subskrypcji, więc zachęcam, żebyście po prostu zajrzeli na kanał Grzegorz Hodowca Roślin i Zwierząt. On tam pokazuje swoje uprawy i też szczepienie, przesadzanie różnych kwiatów doniczkowych i niby deklaruje się, że w przyszłym roku ma rozszerzyć swój kanał o tematykę kulinarną, ale jeszcze nie wie, czy mu się to po prostu uda. I Grzesiu tu mi wysłał takie przepiękne zdjęcia piesków. Ja to mówię, że jeden taki piesek to taką fajną ma, fajnie ma taki na czubku głowy kucyk zawiązany i ja mówię, że taka ślicznotka. Taki ładny, ładny piesek, taka ślicznotka księżniczka. W sumie zobaczycie na zdjęciach w pokazie slajdów. I następną osobą, która również posiada kanał na YouTubie, jest Alicja w Krainie Zakupów. Ona na swoim kanale ma głównie tematykę zdrapki, wymiany zdrapkowe z widzami, otwiera paczki, które po prostu dostaje od widzów i raz w tygodniu prowadzi live'y o 19:00. Bardzo fajna taka dziewczyna z poczuciem humoru, także wiem, że większość osób już Alicję zna, bo dużo osób jest od niej też u mnie, ogląda moje filmy, ale kto jeszcze nie zna Alicja w Krainie Zakupów, to niech sobie tam zajrzy do niej i jeżeli będzie miał ochotę, to zostanie, bo fajna dziewczyna i warto u niej zostawić łapkę i subskrypcję.
Tak więc, kochani, Alicja tu mi wysłała swojego, jak ja to mówię, klakiera, koteczka takiego czarno-białego i swojego pieska. Także ona często nawet u siebie w filmach wspomina o swoim tym, jak to ona mówi, kotełu. Także tak śmiesznie. No, ale Alicja właśnie też wysłała zdjęcia jesieni, także dziewczyna też jest słowna i po prostu nie wstydzi się, nie boi się, jak to inni, nie wiem czemu, czego wy się tam obawiacie i nie chcecie jednak tych zdjęć, tych swoich zwierzaków wysyłać. I tutaj jeszcze takim kanałem, który jest prowadzony przez pana, jest Królicze Rancho. Pan ten również wysłał prześliczne zdjęcia do mnie jesieni i teraz również wysłał zdjęcia swoich zwierzaków. Tematyka na jego kanale jest poświęcona głównie hodowli królików, ale też pokazuje swoje jakieś tam uprawy, które ma, i również ma takie zwierzaki jak owce kameruńskie. Ostatnio sobie zakupił nową owieczkę. Możecie, jeżeli Was ta tematyka interesuje, jak najbardziej zajrzeć do tego pana. Królicze Rancho, będzie mu na pewno z tego powodu miło. Zostawcie łapeczkę, jakiś miły komentarz pod jego filmami. Oczywiście subskrypcję, jeżeli macie ochotę i tematyka na tym kanale Wam się spodoba. Także to na dzisiaj tyle osób zdecydowało się wysłać te zdjęcia swoich zwierzaków. Mam nadzieję, że nie będą to ostatnie osoby, które wysłały te zdjęcia i zdecydujecie się jednak wysłać zdjęcia swojego zwierzaka. Jak mówiłam na początku, nie musi być to koniecznie ani piesek, ani kotek. Także o, widzicie, mój tutaj chomik akurat rozrabiam. Ja go wzięłam, żebyście po prostu nie patrzyli sobie na pusty stół i żeby po prostu w tle on sobie tutaj ganiał, a ja tu swobodnie się do Was nagadam. Także, kochani, przypomnę osoby, które wysłały zdjęcia: Anna Z, Agnieszka M, Ewelina Lisowska, Sławy Mały, Grzegorz Hodowca Roślin i Zwierząt, Alicja w Krainie Zakupu i Królicze Rancho. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które wysłały zdjęcia, a Was, kochani, zapraszam na pokaz slajdów ze zwierzaczkami od tych właśnie osób, które zdjęcia wysłały. Pa! I kochani moi, już tutaj wzięłam sobie drugiego chomika, żeby po prostu Wam nie było nudno, moją węgielkową. Powiem Wam, już miałam dzisiaj rano po prostu dawać Wam film o tych po prostu zwierzakach i patrzy się rano, doszły jeszcze do mnie kolejne zdjęcia, więc dlatego dogrywam ten tutaj materiał z moją tutaj węgielkową. Ona jest łagodna, kochani, jeszcze na chwileczkę. Już Wam powiem co i jak. Tutaj jeszcze, jak mówiłam wcześniej, 7 osób wysłało zdjęcia i tutaj jeszcze dosłała dziewczyna mi zdjęcia swojego pieska. Już Wam mówię, przeczytam, bo to trudne jest do przeczytania. Kej, Tiles 67, nick tej dziewczyny, takiego fajnego grubaska, takiego fajnego pieska mi tu wysłała, 2 zdjęcia. Widać, że to jeszcze młody, młody piesek, ale taki naprawdę fajny, słodziutki. I okazało się, że jest to koleżanka mojej córki i, moi drodzy, okazało się, że rodzice tej dziewczyny mają hodowlę psów rasowych.
Hodowla nazywa się z nadburzańskich lasów hodowla psów rasowych i mama przysłała mi masę zdjęć właśnie tych piesków. Tutaj na samym końcu pokazu slajdów będzie około 60 chyba tych zdjęć, tych właśnie piesków. Z nadburzańskich lasów hodowla psów rasowych. Oczywiście jest to na terenie Zamojszczyzny, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja Wam tam linka, kochani, wkleję w opisie. Jest strona właśnie tej hodowli psów rasowych na Facebooku. Można tam, kochani, zamawiać szczeniaki. Po prostu zobaczycie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ja Wam tam linka po prostu dam do strony na Facebooku, do po prostu do tej hodowli piesków rasowych, nadburzańskich lasów, hodowla psów rasowych. Jeżeli ktoś jest po prostu z Zamojszczyzny, z moich okolic, ja tu nie będę dokładnie zdradzała lokalizacji, bo tam znajduje się numer telefonu, też nie jest podana dokładna lokalizacja, gdzie znajduje się ta hodowla piesków, po prostu psy też myśliwskie w głównej mierze. Są tam zdjęcia właśnie tych piesków, są zdjęcia szczeniaków, mają, jak mówię, swoją stronę na Facebooku, pokazane są właśnie tam różnego rodzaju zdjęcia osób, które po prostu brały szczeniaki z tej hodowli, jak te szczeniaki u nich po prostu wyglądają, jak osoby się cieszą z tych właśnie psiaków. Są filmy o tych właśnie pieskach, tak więc, kochani, taki jeszcze dzisiaj krótki materiał Wam tutaj dogrywam. Patrzcie sobie tutaj na mojego drugiego chomika. Jak widzieliście, tam ten chomik był chomik brązowy. A tutaj macie chomika czarnego, zwanego Węgielkowa. A tam to była chyba bodajże łobuziara, z tego co pamiętam. Także, kochani, takie jeszcze informacje, bo doszły mi tutaj zdjęcia i chciałam jeszcze, żeby te po prostu zdjęcia były tutaj jeszcze dołączone po prostu do tej pierwszej serii, skoro osoba mi tutaj wysłała, więc nie mam co po prostu trzymać tych zdjęć u siebie, tylko po prostu chcę, żebyście sobie zobaczyli. Także, kochani, jeżeli ktoś zainteresowany, to zapraszam właśnie na Facebooka do zobaczenia tej właśnie hodowli piesków rasowych z nadburzańskich lasów, hodowla psów rasowych. A ja już chyba nic więcej się nie powinno tutaj wydarzyć, także już bym chciała złożyć ten film i żebyście po prostu mieli takie sprostowanie krótkie, kochani. No już teraz to już Was zapraszam na pokaz slajdów właśnie. Tych zdjęć będzie z tej hodowli piesków rasowych mnóstwo. Także sobie spokojnie pooglądajcie. No to pa!